zainspirował mnie do tego Tomasz z kanału Tom 76. Myślałam, że już nie będzie nikogo, a tu jedno auto, drugie auto. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak sobie dzisiaj dużo myślałam o tym kanale i w ogóle o wszystkim. No i tak sobie pomyślałam też, bo oglądałam program, co ludzie mówią, że z 2 na 3 zakończyło się powstanie warszawskie i że młodzież nic o tym nie wie. Może nie uczą ich na historii, może nic nie wiedzą, nie wiem. I z kim Polacy walczyli? Czy z hitlerowcami, czy z nazistami, czy neonazistami, czy z Niemcami, czy z Prusakami, czy z Ukraińcami? Wiecie co? Sama nie wiem. Też tak się uczyłam historii, że tego nie wiem. Dziwne, nie? No ale cóż. I nic się nie dowiedziałam. W sumie. Bo Niemcy. Niemcy i neofaszyści i naziści i inni, hitlerowcy i tak dalej. To wszystko Niemcy. Ja sobie teraz jestem w Niemczech. I sobie nie wiem, co myśleć. Ale sobie idę. Tak. Żeby się dotlenić. W poniedziałek idę do lekarza. Po wyczytaniu. Pani doktor, żeby mnie odczytała. Wyniki krwi, jakie wyszły. I robiłam prześwietlenie klatki piersiowej. Kręgosłup mnie boli. Teraz maseczki nie mam, no to jeszcze mogę tak dobrze oddychać, a w maseczce, no to niestety utrudnione mam oddychanie przez tą tracheotomię. Ale to już rok minął i poprawy nie widać. Dlatego też może na moich filmach słychać, jaką mam zadyszkę, a poza tym nie mam tego zewnętrznego mikrofonu, który można podłączyć pod komórkę. No może gdybym taki miała, może by było lepiej. Może powinnam coś takiego sobie kupić. Wtedy łatwiej by było. Nie, że łatwiej, ale po prostu nie byłoby słychać tego mojego ciężkiego oddechu. No i sobie tak idę. Chcę zobaczyć, jak daleko zajdę. Bo mnie jeszcze kręgosłup boli, ten odcinek lędźwiowy i mnie lekarz tutaj z Niemiec chce wysłać do sanatorium. Chętnie bym, oto jest ta główna trasa przelotowa pomiędzy Murchar, Backnang i tam w lewo droga na Stuttgart prowadzi. I chyba bym chętnie pojechała do tego sanatorium z tego względu, że nigdy w życiu w sanatorium nie byłam. A są takie osoby, co jeżdżą na okrągło. Więc przydałoby mi się też to sanatorium, pierwszy raz w życiu, może ostatni. No i daleko nie uszłam.
Jak siądę w auto, no to jeszcze jeżdżę tu, tam, tego, do sklepu, parę minut, człowiek wraca. A tak, człowiek wykończony. No to pokażę wam nosem taki skwerek. Bo przysiadłam sobie na ławeczce. O, bo już się zmęczyłam. Ile uszłam? 500 metrów. O, przepraszam. 500 metrów i jestem wykończona. Zaraz pójdziemy tutaj w lewo drogą. Myślałam, że już w ogóle będzie cisza. Nie będą jeździły żadne auta. No ale jak to weekend. Mamy sobotę. Wracałam z imprez. Jakie by one nie były. W tych maseczkach z tymi obostrzeniami. I jeszcze do tego tak. Starsza córka ma tą modną chorobę. Modną. Nie będę nazwy wymieniać. Która panuje od tamtego roku. I leży w domu rozłożona. To starsza. Młodsza też już ma. Tylko tak, starszej syn nie ma. I młodszej córki syn też nie ma. Może ich ominie, zobaczymy. No i jeszcze jestem ja. Co z tego wyniknie? Nie wiemy. Bo jak jeszcze ja dostanę, chociaż sobie tego nie życzę i nikomu, to nie wiem, kto będzie robił zakupy. Ale podobno jest taka jakaś organizacja tutaj w Niemczech, że jak ktoś nie ma osoby, która by zrobiła za daną osobę zakupy, no to można tam się zgłosić i wszystko pod drzwi przyniosą, nawet i z apteki. Jakieś tam lekarstwa. Tak mi mówiła siostra z Berlina. No dobra, na razie dwie osoby poległy. Dwóch wnuków i ja jeszcze się trzymamy. Też wyszłam sobie na ten nocny spacer, bo sobie myślę, może się dotlenię i trochę się przejdę, chociaż nie bardzo mi idzie ten spacer. No ale cóż. Jakoś idę. O, tutaj cichutko. Może już ludzie poszli spać. Bo pomyślą sobie, idzie jakaś wariatka z telefonem i gada do siebie. O. To wam pokażę. Takie jakieś czaple, łabędzie. Ozdoby wokół domku ładne. Przestanę gadać o tej chorobie i o tych innych rzeczach. Tylko bardziej skupi się na tym, co jest wokoło w nocy. Wyszłam równo o północy. No to teraz tak może 5-6 minut minęło. No i sobie idę tak do centrum. Centrum miasteczka. O, tam z daleka jakiś facet idzie nawalony. Wraca pewnie z nocnego baru. Tutaj mamy taki nowy budynek. Powstał chyba z 2 lata temu. I mamy dentystę. I innych, nie wiem nawet kogo tam. A na dole tutaj jest apteka. Tędy was jeszcze nie oprowadzałam. To może tak się kawałek przejdziemy. Cisza, prawie spokój. Mało co chodzi, mało co jeździ. No więc dobrze. No a tutaj mamy tą aptekę. Zobaczymy co na wystawie.
Same maseczki czy coś innego. No i różne tu ogłoszenia w sprawie koronawirusa. Na telefon różne aplikacje, bla bla bla, bla 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 i tak dalej, jak wszędzie. Tam niedaleko w kierunku na prawo córka mieszka, ale tam już widzę też ten bar naprzeciwko córki mieszkania też jest zamknięty. To już nie będę się tam kierować. To już idziemy tutaj. Pekaraj i kafeteria. Tu często parkuję jak idę do córki. Jak jest wolno oczywiście miejsce. Tam ktoś jeszcze widzę z daleka na spacerek wyszedł sobie z psem. O, zgasła latarnia. Zapaliła się z powrotem. Tu taki sklep antyczny jest. No w tej chwili tu nic nie widać. Bo ciemno. Wiadomo. Oj, coś mi się rozłączyło. Znów latarnia się zapaliła. A cuda. Chyba większość mieszkańców już poszła spać. No i dobrze. Zaczyna mi kręgosłup boleć, ale tak powolutku, wolnym spacerkiem, to chyba dam radę. To idę teraz tak w sumie z tego kierunku, co mieszka córka, w dół tą drogą, w dół, zaraz będziemy koło kościoła. Co wtedy tam wam na filmie pokazałam, kościół. I schodzimy dalej w dół, w kierunku tego Markplatzu, tego centrum, gdzie jest fontanna i tam Rathaus, pizzeria i tak dalej. Teraz będziemy przechodzić, o, po lewej stronie mamy ten kościół. I przechodzimy koło kebaba, który jeszcze jest czynny. Chyba już takie prace organizacyjne i porządkowe robią. Tu mamy szkołę. Taekwondo. Tutaj fotograf. Właśnie na ostatnim filmie wspominałam o tej pompie wodnej. Przejdę teraz na drugą stronę i wam pokażę,
ale i tak przyjdę tutaj w dzień i wam ją pokażę w świetle dziennym i w ogóle może znajdę jakieś informacje. Nie za bardzo to widać. Spróbuję włączyć lampę, ubiorę okulary, stale włączona. O, widzicie? Tu jest taka... Też takie kole tu jest, a potem normalnie się wychodzi na ulicę. Także jak będzie dzień, no kiedyś się tu z wami wybiorę. O, to też droga chyba prowadzi do kościoła. Kolejna? Możliwe. Trzeba wypróbować, czy można wejść. Tu mamy aptekę, była, ale już nie ma. Także chyba tamta apteka, co przechodziliśmy wcześniej, pobiła konkurencję. Także Ulrich apoteka już jest nieczynna. Stoją sobie same regały. Ciekawa jestem, czy ten drugi kebab jest czynny. Przepraszam, ale ostatnio szukając tych kaszczanów trochę zmokłam i trochę mnie gardło boli. O kurczę, chyba będę z tą lampą tak wieczorem na spacerze. Dobrze jest tak filmować, bo wszystko widać. Tutaj jest kebab nowy, turecki. I już szukają pracowników. Aha. 4 osoby i 2 metry odstępu. A tu jest ta pizzeria. Z taką tutaj koroną. To już jest nieczynna, bo ona jest w ogóle do 11. O, i chyba tutaj się przejdziemy. Czy już jest koniec? Tutaj można przyjść sobie na lody. Północy 30 minut mamy w tej chwili. O, kolejny kot. Co z tymi kotami? Hej, hej. Jaki duży, taki wysoki. Wszędzie koty mnie prześladują. O, teraz wam może pokażę. No, mogłam tutaj przyjść, ten kościół wam pokazać. Na tej stronie lepiej wygląda, pomimo że jest ciemno. Tutaj ten zakład pogrzebowy, co mówiłam. O, przykre miejsce. Ale niestety, z tego nas czeka.
Mówię po cichu, ze względu na godzinę, która jest. Nie będę się tu darła, jak wszyscy prawie śpią. Teraz tu jest ta uliczka, co szłam ostatnio, bo szłam tam pod ten łuk i w kierunku kościoła. A teraz sobie skręcimy w prawo i sobie dojdę do domu inną drogą. Zabrałam Was na długi nocny spacer. Muszę stanąć i odpocząć, bo zmęczyłam się. Dobra, może jeszcze damy radę. Muszę pokonywać coraz większe trasy, coraz dłuższe. Kot mi towarzyszy, ten co go spotkałam pod pizzerią. Jakiś tam dwóch osobników idzie, a nie chce, żeby mnie może, czekaj, Kiciuś, może zaczepiło, więc skręcę tutaj, no nie wiadomo na kogo trafię, skręcę sobie tutaj i przejdę tutaj jeszcze w lewo koło przedszkola. Tam też płynie ta rzeka Mur i tutaj strasznie tereny pozalewała. Także skręciłam tutaj, żeby się nie narazić na żadne zaczepki nikogo. No wiadomo, jak to po alkoholu mogą być agresywni, więc wolę uniknąć takiej sytuacji
O, jakie piękne. Drzewko i na nim jak gdyby tu jest podstawa i z tego jednego pnia rozkrzewia się jak gdyby bukiet słoneczników. Dawno tu nie szłam. Fajnie tu wygląda. Super. To zobaczymy nad tą rzekę. Tutaj też remontowali po tej powodzi. Chop robili. O, jeżyk, jeżyk, jeżyk. Może go złapię? Jeżyk. Jeżyk, widzicie? Widzicie, jak ucieka? Widzicie, widzicie? Jeżyk, jeżyk. Leci tam pod garaże. Biegnie. Dobra, to zerkniemy tylko na tą. O, pozagradzali. Aha. O, jakąś bramę tu zrobili. Coś tu porobili. Może mierzą, jak się woda podnosi. Tego murku nie było. Tak. Dużo wam nie pokażę. Potem za bardzo nie widać. Może troszkę. Na tym kończę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. O, pajączek sobie maszeruje. Teraz go oślepiłam, więc stanął, nie wie, w którą stronę iść. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę wszystkim miłej nocy. Ja też się zwijam już do domu. Tylko zobaczę, czy tam nie ma tych dwóch osobników na mojej trasie do domu. Także budziaczki, kolorowych snów. Dziś wyjątkowy film z nocnego spaceru. Miłej niedzieli życzę wszystkim, którzy jeszcze nie śpią. Pa, pa, buziaczki. Do następnego razu.